Bardzo się cieszę, że się udało nam spotkać i zaprosić panów tutaj na rozmowę. 40 lat minęło. W zasadzie dokładnie. Jak jeden dzień? 40 lat. Przejdźmy więcej, szczerze mówię. No, 40 lat minęło od dnia projekcji. A to trzeba jeszcze do tego dodać ponad rok produkcji. Prawda? Kręcenia, bo myśmy zaczęli w styczniu 65. Tak, ja byłem na czwartym roku. Ty byłeś na czwartym roku i ty w ogóle zaczynałeś, o ile ja pamiętam, bo ja nie byłem w tych pierwszych dniach, ja zaczynałem dwóch czy trzech, nie pamiętam. Te odcinki, które pokazują pobyt na Syberii, no, to kręciliśmy pod Kłodzkiem w Międzygórzu. Rzeczywiście solo grałem te wszystkie sceny. Zimowe? Z panem Karczewskim wtedy. Z panem Karczewskim, tak? Z Japończykiem? Z Japończykiem, a potem się spotkaliśmy. A potem ja dojechałem do sceny na temat Czyja wojna? Tak. Moja wojna, twoja wojna. Ale spotkali się jeszcze panowie, jeśli o panów tak chodzi, na castingu, z tego co wiem. Dzisiaj nazywany tak, casting. Się nazywa. Wtedy się nazywało zdjęcia próbne, na które chodziło się często bez wiary, że się coś wygra, tylko wtedy za próbne zdjęcia płacono jakieś drobne pieniążki. Ja na przykład do pancernych poszedłem bez żadnej wiary, że mogę coś na tym wygrać, tylko no, byłem cienko, że tak powiem, przędłem finansowo i jakieś tam kilka złotych zarobiłem. Także to był przypadek jakiś taki. A pan Franciszek był już chyba najbardziej znany. Ja byłem pozbawiony tej przyjemności, tego obowiązku. Tego castingu, jak to gdzieś mówimy. Ze względu, że ja już byłem. No to za tym koledzy są wiele młodsi. Ja już pracowałem na scenie i tak dalej, Ja byłem już po niektórych filmach. Żywot pancernych zaczął się wcześniej. Była wcześniej powieść. Powieść. Czy panowie ją znaliście? Kiedy dostawaliście rolę, kiedy szliście na próbne zdjęcia? Ja osobiście nie znam. Byłem zmuszony. Ja przeczytałem, ponieważ do przeczytania. Zaczęto mówić w szkole łódzkiej, w której byłem studentem na ostatnim roku, że jestem brany pod uwagę bardzo poważnie podobno do tej roli. Wymieniono tytuł, więc siłą rzeczy kupiłem, zdaje się, tę książeczkę i przeczytałem. Wtedy dotarło do mnie, że mam w czymś takim wziąć udział. I pamiętam, jak dziś, nic nie kłamie, miałem pewne wahania. Ponieważ każdy z nas, jak zaczynał działać w tym zawodzie, też myślał, że zacznie działać, na pewno marzył sobie o tym, że będzie kiedyś rozpoznawalny, czyli bardzo popularny. Ja z drugiej strony już gdzieś docierało do mnie opowieści o stawce większej niż życie, że to jest jakaś taka niezwykła popularność. Jest to mnie troszeczkę, oczywiście imponowało mi trochę, jakby sobie to wyobrazić, taką popularność. A jednocześnie czegoś się bałem, nie wiadomo czego. Ja w tej chwili, teraz już wiem, że to przeczucia miały swoje uzasadnienie, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem. No a potem pojechałem na te próbne zdjęcia. I panowie się musieli się pobić, z tego co wiem. Się zaczęło i widocznie się spodobało, jakbyśmy się tam boksowali. Ja byłem zaskoczony w ogóle. Ja byłem po takim nieudanym castingu. Byłem brany poważnie pod uwagę do roli Ramzesa w Faraonie. Z dnia na dzień dowiedziałem się, że nie robię tego, a byłem przekonany, że tak. Więc to był taki straszny zawód młodego chłopaka. Na te próbne zdjęcia poszedłem po prostu, żeby kilka groszy zarobić, ale kiedy szedłem na próbne zdjęcia, to książki nie znałem. Tylko sceny musieliśmy się nauczyć. Także ja się nauczyłem tej sceny tego dnia, kiedy były te próbne zdjęcia. I też z takim powątpiewaniem, że jak przegrałem tamto, to i to przegram, no a żyć trzeba. I potem właściwie następnego dnia była wiadomość, wiesz? Po tych próbnych zdjęciach ja następnego dnia dostałem wiadomość od Konrada Nałęckiego, świętej pamięci, przesympatycznego człowieka, niezwykle ciepłego, że
Jestem wzięty pod uwagę, także się udało. Jak wizja tego, że traficie panowie do wojska? Nie wiem, jakie mieliście doświadczenia wtedy, prywatne, wojskowe. No a tutaj nie dość, że film to serial, więc na bardzo długo w kamasze. Jak wyglądały doświadczenia i jakieś lęki może z tym związane? Janusz, to był wojskowy. Ja nie miałem lęków. To był dla mnie w pewnym sensie powrót w dobrze znane rejony, ponieważ ja odbyłem tak zwaną służbę wojskową przed studiami, bo się kilka razy nie dostałem do tej szkoły i poszedłem w kamasze, jak to ostatnio określiły nas ministrów. Pobyt na poligonach w warunkach wojskowych był dla mnie czymś tak absolutnie znajomym, że czułem się tam... Ulga polega na tym, że ja tu jestem służbowo i nie muszę wykonywać tego, co wykonywałem naprawdę kiedyś. 54 rok, kiedy skończyłem szkołę, to był ostatni rocznik w szkołach artystycznych, które nie obeszło jeszcze studium wojskowym. Studio, a potem już potem, było. Potem już wszyscy, nawet artyści, nie artyści, wszyscy w kamaszach. Także tutaj to mnie minęło i dla mnie zetknięcie się z wojskiem to było jakieś nowum, bo ja to pierwszy raz. Jeśli o mnie chodzi, to ja uniknąłem służby, jak to się nazywało, w czasie studiów wojskowych. Studium wojskowe. Studium wojskowego nawet uniknąłem. Był normalnie kontrola tam badania lekarskie. Uznane, prawda, coś tam udawałem troszeczkę, coś tam, jakieś tam udały mi się jakieś tam rzeczy i z wielką dumą przyjąłem wiadomość, grając oczywiście, że nie bardzo rozumiem dlaczego, ale że nie jestem zdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, kategoria z przeproszeniem D. I kiedy złapał mnie ten film, to zrozumiałem, że tego uniknąć się nie da. No i dostaliśmy troszeczkę tam w kuchnię, jak to się mówi. Troszeczkę żeśmy się tam pomęczyli. Ale w sumie wspomnienie mam sympatyczne. Tak. Jak robiliśmy, no, długo siedzieliśmy w Żaganiu. Tam, o tak, tak. No, w takim wojskowym hotelu. To było tak, przed, tak, jadaliśmy się śniadania. W kasynie, czy ja mieszkałem oficerskim. W kwaterze prywatnej u pani majorowej. Tak. No. I Włodek, robiliśmy tak, że najpierw szliśmy do charakteryzacji, a potem na to śniadanie i po śniadaniu na plan, to trzeba było jechać na poligon kawałek drogi. I Włodek był charakteryzowany, no, potwornie brudnego takiego utytłanego takiego niby z czołgu, ubłoconego w tym hełmofonie, udaje się na śniadanie. Ja nie wiem, czy ty miałeś wtedy jeszcze już jakiś stopień miałeś na tym etapie. Nie, chyba nie. Nie, w każdym razie oficer, prawdziwy oficer, który tam szedł też do tego kasyna, strasznie go zrugał. Nie dość, że szeregowy, to jeszcze brudny, uświniony, ładuje się do kasyna. Włodek mu tłumaczył, że on jest aktorem. Mówi, ja wam dam aktora zaraz. Był to bardzo śmieszny. Początek był to. Ja natomiast sobie przypominam, że to jeszcze wynikało z jakiegoś takiego chyba naiwnego postrzegania tego otoczenia. Ja pamiętam, kiedyśmy w Żaganiu byli, jak wspomniałeś. Ja miałem przerwę w zdjęciach. Wynikło to z tego, że akurat nie byłem potrzebny przez 2 tygodnie, czyli pojechałem na wakacje na zachód. Pojechałem do RFN, co było no, troszeczkę tak niezbyt mile widziane. W każdym bądź razie, będąc na terenie RFN-u, wykonałem telefon do kierownika produkcji, pana Niteckiego, czy ja mogę jeszcze zostać, ale to jest nic. A wykonałem to, w każdym razie otrzymałem od razu połączenie. A kierownictwo produkcji było na terenie wojskowym, numer wojskowy i tak dalej. Czyli ja dzwoniłem z RFN-u na numer wojskowy jednostki pancernej. Szpieg. Od razu połączenie. Po prostu szpieg. Od razu połączenie, a słuchawszy, tam się łączyli wszyscy, a ja nic, taki spokojny. Powiedział pan, że dostaliście w kość, mimo tego, że to jest film i zawsze no, pewne rzeczy są udawane. No ale jednak... Jest to uciążliwe. No właśnie, jak to wyglądało? Jak ten taki codzienny... Znaczy codzienny plan był męczący. Codzienny plan był młody, polegał na
na wszystkich czynnościach, które normalni żołnierze wykonują. Myśmy to wykonywali po kilkanaście razy, bo trzeba było zrobić próby, potem kilka dubli i tak dalej. Więc to była niezła gimnastyka. No, no. A potem życie to codzienne takie, te obiady, prawda? Kuchnia polowa. Kuchnia polowa, no, prawda? To było... Tu my byliśmy umazani jednak szminką, która pokazywała, że jesteśmy utytłani, prawda? Brudni tacy. I tutaj to jedzenie w takich warunkach polowych, no takie było to dość... Szczęściem naszym było to, żeśmy nie strzelali z ostrej amunicji. Ponieważ biorąc pod uwagę tamte realia, kiedy się kręciło tych filmów wojennych bardzo dużo, to do tej pory byśmy mieli połowę aktorów jeszcze w Polsce. No ale chociaż było to wojna na niby, ale dla nas aktorów to było uciążliwe. Oczywiście, tak powiem, byliśmy młodzi, to tam człowiek wytrzymywał tak, wszystko, ale Janusz miał przecież ja dostałem w kość dosłownie. Tak. No właśnie. Bo dałem cię przejechać przez ciężarówkę. Ty dostałeś kość dwa razy. Dwa razy. Raz w rękę, tak. No i raz. I raz, to już bardzo poważnie. Miałeś do cyrku iść, jak pamiętam. Tak, spałeś sobie pałatku się przykrył. Proszę właśnie przybliżyć nam, co się wydarzyło. No to było takiego dnia, przepięknego dnia, bodajże sierpniowego, kiedyśmy kręcili, wykorzystując pogodę, daleko dosyć na poligonie. I ja przyjechałem około 6 rano, zdaje się, na te zdjęcia. Niewyspany w związku z tym? Niewyspany w związku z tym. I miałem do zrobienia jedno ujęcie. Ten odcinek akurat kręcił Henryk Kluba, nieżyjący rektor szkoły filmowej. I powiedział mi, że teraz mam około 3-4 godzin czasu, bo on będzie kręcił co innego, więc pogoda jest piękna. Ja się tutaj ułożę na jakiejś trawce. I tak też zrobiłem, przykryłem się taką pałatką i zasnąłem. Obudziłem się pod przednim kołem Studebakera, które przejechało przeze mnie. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Pierwsze skojarzenia miałem, kiedy w dzieciństwie mi opowiadali, że zmora dusi człowieka. I taka zmora właśnie mnie przydusiła, przejechała przeze mnie i zobaczyłem tylko dwa takie bliźniaki, te tylne koła, które się zbliżają. Więc pamiętam, że byłem niezwykle sprawny wtedy fizycznie, wykonałem taki przewrót przez głowę w tył i uciekłem spod tych kół. No, zrobiło się zamieszanie, bo ktoś to zauważył. No i wylądowałem w szpitalu i wtedy Włodek jechał ze mną taką zaimprowizowaną karetką, bo to była operatorka, zdaje się, wóz operatorów. Jechaliśmy do żagania do szpitala. Ja koniecznie chciałem sprawdzić, co mi się stało, bo wiedziałem, że to było w okolicach tutaj lędźwiowych. I sprawdzałem, czy mam czucie w nogach, bo to było pierwsze zagrożenie, które mi zaświtało w głowie, więc okazało się, że tak. To usiadłem, więc dźwiękowiec jechał i Włodek ze mną. Rzucili się na to, żebym tego nie zrobił, a powiedziałem, że jednak spróbuję. Wstałem na jedną nogę, też ustałem i wtedy Włodek powiedział, jak ci nie wyjdzie w zawodzie, to się zaangażujesz do cyrku, żeby słonie po tobie chodziły. I właściwie nic się nie stało. Właściwie no, nie wiem, dlaczego tyle temu poświęcamy czas. Tak. Nie, rzeczywiście to było przeżycie. Ja nie miałem żadnych kontuzji poza jednym razem, kiedy mnie trafiono w zupę. To nie miałem żadnych. Ten film spowodował, że chyba po raz pierwszy w Polsce mogliśmy zacząć mówić o gwiazdach i o tym, co się z tym wiąże. To znaczy z tym masowym uwielbieniem. No, wówczas nie było tak, jak to dziś się mówi o gwiazdach, że gwiazdy to zupełnie inna relacja. To wówczas nie były te kategorie. To się mówiło o jakieś takie, no, że popularne i tak dalej. Tak. Wiadomo, że kiedy mieliśmy przejechać w Łodzi ulicą Piotrkowską, co nie doszło do skutku ze względu na nieprawdopodobny tłum, który się zjawił i organizatorzy się bali, że gdzieś ktoś wpadnie. Znaczy nawet nie bali się, bo po prostu to było niemożliwe. Bo od ściany domu na Piotrkowskiej do drugiej ściany domu kamienic
myśmy mieli przejechać jezdnią, prawda? A liczyliśmy na to, że będą ludzie, kibice, prawda, oglądać z chodnika. Tu się okazało, że poszły nie tylko dzieci na to zdarzenie, ale poszli rodzice również, którzy pilnowali dzieci, więc wyszła cała Łódź, tam było podobno coś ponad 250 ludzi. Czyli zajęli całą Piotrkowską na całej długości. Nie było mowy o tym, żeby czołg przejechał. Wjechaliśmy do remizy strażackiej chyba. Cały szereg zabiegów tam trzeba było wykonać, bo jak się okazało, że ten przejazd jest niemożliwy. Pamiętam, że wylądowaliśmy w takiej tam przy Placu Wolności jest straż pożarna. Remiza. Nie, czy w tej chwili jest tak. Straż pożarna, i na ten plac nas tam zawieźli i myśmy tam stali, oczekując na ostateczną decyzję. I ja pamiętam, że z Romkiem Wilhelmem stałem i widziałem, że brama była potężna brama, żelazna brama, zamknięta na taki łańcuch z taką olbrzymią kłódką. Wyginała. I ta brama się tak uchylała pod naporem ludzi. Części tych 250 tysięcy. Ja mówię, Romek, to za chwilę pęknie, zobaczył. I tyle, co powiedziałem, rzeczywiście ten łańcuch pękł i ta fala, tłum wpadł do tego placu, na ten plac. I my, jako bohaterzy, uciekaliśmy do budynku. Ja uciekałem z Romkiem tak szybko, jak tylko mogłem, po prostu. I wie pani, że do tej pory, jak widzę, bo to już ile lat minęło, jak widzę więcej niż 50 osób, około 100, które coś ode mnie chcą, to raczej wolę się nie zbliżać tam. Coś i takiego potem zapadła decyzja, żeby jednak to spotkanie w jakiś sposób się odbyło i postanowili to odbić w hali sportowej potężnej, ponieważ te tłumy były tak rozochocone i chcieli nas w jakiś sposób przewieźć. Nie odważyli się przewozić w jednym takim, na jednej wozie strażackim, ponieważ wychodzili z założenia, jeżeli te tłumy się rzucą, to zmaltretują całą tę czwórkę. To było cztery wozy jeździły, że jak jeden wpadnie, to jednego to jeszcze gazik, trzech, gazik, wóz strażacki. Każdy z nas siedział w oddzielnym wozie strażackim, które przejeżdżały bocznymi uliczkami na sygnale. Bo się bali, że nas wszystkich zniszczy. A pogłoskę zdaje się puścić. Chcieli, że my gdzieś tam inną stroną czy inną ulicą, puszczono pogłoskę, żeby nas... No i rzeczywiście ta popularność wtedy była niesamowita. Ja sobie w najśmielszych marzeniach nie wyobrażałem, że będę wtedy, kiedy myślałem o tym, że może się tak stać, że będę aż tak popularny. Ja przynajmniej nie umiałem sobie z tym poradzić, bo to niby tak popularność, rozpoznawalność do tego stopnia, że człowiek był narażony na ulicy, na bezpośredni, tak powiem, kontakt, na sprawdzanie, czy włosy są prawdziwe, czy to w ogóle żywy chodzi taki. Ja mieszkałem w Łodzi wtedy, pracowałem w teatrze. A żadnych, że tak powiem, gwiazdorskich atutów nie miałem za sobą, bo nie miałem pieniędzy, nie miałem na samochód, musiałem jeździć tramwajem, więc to było troszeczkę uciążliwe. Tłumy były tak zafascynowane tymi pancernymi, tymi aktorami, tym czołgiem, tym wszystkim. Ja pamiętam, myśmy pojechali do Mińska Białoruskiego, na Białoruś. Ponieważ najpierw było w Lublinie takiej. W Lublinie to też wszystko tam, te wszystkie kordony milicyjne, to wszystko pękło, te dzieci, to wszystko pobiegło do tego, w takim BTR-ze, żeśmy byli. To byli tam, pamiętam, jacyś oficerowie radzieccy, to oni powiedzieli, że dobrze, że oni wiedzą, że coś takiego może się zdarzyć, to oni u siebie tak to zorganizują, żeby do tego nie doszło. Wjeżdżamy do tego Mińska i tak sobie mówimy, no zaraz, oni będą mieli taką satysfakcję, że oni to potrafią, wszystko trzymać. Oni. I nam zakazali dawać autografu, żeby te tłumy nie zafalowały, nie doszły gdzieś do tego BTR-u, żeby to nie pękło. A to myśmy sobie postawili. Dawajmy autografy. Jakżeśmy zaczęli dawać autografy? Jak to zafalowało wszystko? Te liny, które tu były, ta milicja się przewróciła, te dzieci, ta młodzież przez te liny, wszystko. Macie teraz. Kiedy sobie panowie zaczęliście zdawać sprawę, że to tak będzie? Ja o popularności tego serialu, a więc mojej, się zorientowałem na dworcu Kaliskim w Łodzi. Ja byłem w Czorsztynie. Miałem zdjęcia do takiego filmu. Tam siedziałem długo i sobie spokojnie oglądałem w tym nieprzeludnionym Czorsztynie w takiej świetlicy te pierwsze odcinki na telewizorze. I w ogóle nie wiedziałem, bo idzie sobie film i dobrze.
potem dotarło do mnie, przyjechali jacyś z Krakowa bodajże dziennikarze i pytali mnie, czy ja wiem, co się dzieje na temat pancerza. Mówię, nic nie wiem, siedzę tu i robię taki film. No więc informujemy pana, pokazali mi tam zdjęcia na pierwszych stronach gazet, że to zdobyło wielką popularność. I ja wracając z tych zdjęć, wysiadłem na Łodzi Kaliskiej i zauważyłem, że ludzie mnie inaczej traktują niż do tej pory. Do tej pory nikt na mnie nie zwraca uwagi. Coś mówili, coś pokazywali na mnie. Ja do tego stopnia byłem nieświadom, że myślałem, że coś mam z ubraniem. Plama, dziura. Dopiero jak ktoś podszedł do mnie i sprawdził, czy ja mam prawdziwe te włosy, to się zorientowałem, że mówię, ach, to jest ta szalona popularność właśnie. I tak się zaczęło. Mnie to spotkało w kawiarni. Siedziałem sobie przy stoliku. Podchodzi taki maluch. Ma taką paczuszkę przewiązaną kokardką. I to dla pana, panie Guslik. Mówię, dziękuję ci bardzo, dziękuję ci bardzo. Ale niech pan otworzy. Ja otwieram, a tam był taki gwóźdź długi. I on mi mówi, proszę mi zrobić obrączkę. To wierzył w tę twoją siłę. Nie byłbym w stanie zrobić takiej obrączki. Bo w filmie to była obrączka, to był gwóźdź ołowiany, specjalnie spreparowany i tak dalej. Ale ta fascynacja tymi postaciami, jeśli chodzi o Guslika, to tą siłą nieprawdopodobną tego Guslika, prawda? To u chłopczy to chłopców bardzo mocno interesowało. Na ile mieliście wpływ na cechy charakteru, na takie zachowania niewynikające wyłącznie ze scenariusza, że musiał wykonać jakieś zadanie, tylko na takie dodatki? Konrad Nałęcki pozostawił dużą swobodę nam wszystkim. To nie tylko jeśli chodzi o mnie, ale wydaje mi się, że tutaj kolega też pozostawiał swobodę. Ja pamiętam, myśmy, Janusz, mieszkali przez długie, że tak powiem, o ile ja dobrze pamiętam, miesiące w jednym pokoju. W jednym pokoju hotelowym. Myśmy byli, no, znaliśmy się, jak to się mówi, jak łyse konie i bardzośmy się blisko kolegowali, byliśmy młodzi, rzeczywiście na dorobku dopiero. I nam się strasznie doświadczenie aktorzy, jak tak, Franciszek Pieczka byliśmy doświadczeni. Młodzież taka, co przyszła dopiero co do tego. Także myśmy z Januszem byli bardzo ambitni, żeby wywiązać się jakoś tam z zadań. Nie bardzo byliśmy ufni w swoje siły i porozumiewaliśmy się na temat, bo zawsze po nakręconym planie zdjęciowym wiedzieliśmy, co jest dnia następnego. No więc przystępowało się właśnie z tremą do każdego dnia, przynajmniej przez jakiś tam czas, żeby się przygotować i żeby coś wnieść. Dialogi nie zawsze nam odpowiadały, nie dlatego, że były złe, ale żeby je ułożyć w swój sposób mówienia, swoją nerwowość, w mundsztuk swój własny. I to przeredagowywaliśmy, coś tam obmyślaliśmy sobie, jakieś tam sytuacje, żeby było, nie wiem, sympatyczniej, zabawniej. I wychodziliśmy z inicjatywą potem następnego dnia do Konrada Nałęckiego i bardzo często pamiętam takie zdanie, jak on mówił, to zbyt duża afera, coś, że myśmy mieli jakieś zbyt wielkie, jakieś tam widocznie... To za dużo sobie powymyślałem. Za dużośmy sobie coś wymyślali, to zbyt duża afera, ale w wielu wypadkach on był otwarty na nasze propozycje i potem to się miało satysfakcję, jako jak się kończyło zdjęcia, że jednak coś tam wnieśliśmy swojego własnego. Ale to tak z dnia na dzień było. To trudno powiedzieć, żebyśmy sobie coś obmyślili jako generalną zasadę roli. Czy coś. Nie można tego było nazwać koncepcją. To było z dnia na dzień jakieś takie rzeźbienie. Musimy tutaj wspomnieć czwartego pancernego, którego, tak, nie ma z nami. Chciałabym, żeby panowie wspomnieli waszego partnera z planu. A lubiliśmy go, bo on był dobrym duchem, to był człowiek niezwykle dowcipny, z dużym temperamentem. Romenia. Co? Romenia. I on jedyny właściwie, nie wiem, czy przez autoironię jakąś, czy coś, ale on jedyny jakby przeczuwał tę sławę, która ma nas czekać. Pamiętasz, że to było... No bo on miał jednak troszkę większe doświadczenie niż my. I pamiętam, że coś było, jakaś pogoda straszna, było to deszcz. Myśmy byli upaćkani strasznie i marzyliśmy o tym, żeby ten plan zdjęciowy się skończył, a on chyba wtedy właśnie powiedział, o, i to jest sława, i taka jest sława. Także że on jakby przeczuwał, że to coś z tego będzie. No. Wiedzą panowie to, co wiedzą, co się stało po serialu. Niepokoje
pana Janusza ze szkoły filmowej chyba się sprawdziły bardziej niż ten taki, ten lęk, że coś się za tym serialem może kryć większego niż się pan spodziewa, chyba się wypełniły w 100%. Jak patrzycie dzisiaj po latach na to, co się wydarzyło, na to, że stworzyliście film, no, o którym się mówi, kultowy. Różne są tutaj uzasadnienia tej kultowości. Różne rzeczy się potem wam po tych rolach przydarzyły. Jak dzisiaj ze swoją mądrością i doświadczeniem patrzycie na to? Wzięlibyście jeszcze raz tę rolę, wiedząc, co się stanie? Trudne pytanie, bo nigdy nie można odpowiedzieć z pełną świadomością, czy co by się stało, gdyby się coś stało. Jak ja kończyłem szkołę, no to wyobrażałem sobie, że ja będę strasznie dużo grał, przede wszystkim w teatrze. Kiedy zaistniał ten serial i ta niezwykła rzeczywiście popularność i to olbrzymie przywiązanie postaci do mojej prywatnej osoby, to zdałem sobie sprawę, że będę musiał długo czekać, aż się coś zmieni. I tak też się stało, dlatego ja jakiś czas się zżymałem na to, że miałem taką przerwę w życiorysie zawodowym. No ale jakoś się, mam nadzieję, udało z tego wygrzebać. To rzeczywiście było niebezpieczeństwo dla młodego aktora. I jeszcze o amplua Amanta. Wtedy, tak. Że to ta postać przylega strasznie, że mu się po tym trudno wyzwolić. U mnie nie było tego rodzaju sprawy, dlatego że ja jestem aktorem charakterystycznym. Ja grywałem w teatrze różne postaci, gdzieś tam stary grałem, pamiętam jakiegoś 70-letniego króla grałem, a miałem tam 28 czy 29 lat, także transformacja była. I tutaj ja nie miałem jakichś tego rodzaju obaw. A jeżeli ten widz mnie potem identyfikował z tym Gustlikiem, a ten aktor pod tytułem Franciszek Pieczka zagrał jakąś postać, to była podwójna czy potrójna transformacja, bo raz tu był Gustlik się pieczka się zamienił w Gustlika, Gustlik zagrał teraz powiedzmy Hamleta, ja mówię nalepkę. No to było. No, wiesz, ale było też, ale było coś przedtem, bo na przykład pamiętnik znaleziony w Saragosie Hasa, gdzie zagrałeś silnie wspaniałą postać charakterystyczną Paszeko. To był taki moment, kiedy mówili, aha, to jest Pieczka, który zagrał u Hasa, to jest Pieczka, który gra Gustlika, a potem Pieczka gra inne role. Natomiast ja byłem postacią zero, no tabula rasa i nagle się stało to, co się stało, więc no to było to niebezpieczne. I na dodatek scenariusz był tak skonstruowany, że pan był obiektem westchnień dwóch kobiet. No właśnie. I było bez przerwy mówione, że do pana wzdychają kobiety, no panowie. Miał tam szereg atutów scenariuszowych, że jesteś właścicielem Szarika, że kochasz się w pięknej dziewczynie od początku, która się podobała, a druga się w nim kochała, że młody chłopiec, który nagle wcześniej został dowódcą czołgu. Także tych scenariuszowych atutów tam było. Wszystkie te atuty się złożyły na to, że ta postać tak bardzo przylgnęła do osoby prywatnej. A pasowałeś do tego po prostu, no... Ten puzzle tam był idealnie przypasowany. Natomiast ja, biorąc pod uwagę swoją aparycję, w ogóle nie miałem żadnych problemów, że jestem uwielbiany przez dziewczyny. A Grigori, on mówił coś, że jak kończył szkołę, to czekał na to, że się coś zdarzy. Ja tak do dzisiaj czekam po Pancernych. Nic się w moim życiu takiego specjalnego nie zdarzyło, poza tym, że rzetelnie wykonuję zawód aktora w teatrze, ale mnie nie procentował ten sukces nas wszystkich, nie uskarżając się, ale tak się złożyło, że po prostu moje życie nie błysnęło artystycznie jakoś znacząco. Te wspomnienia ciągle jakby kołaczą się po szarych komórkach. Ale Włodku, gdzie się wydaje, że to jest troszeczkę też wina tych, którzy nas obsadzają, aktorów, bo ja wiem, że na Zachodzie to tak bywało i bywa, że jeżeli mają ni stąd ni zowąd jakiegoś aktora mają i oni pod tego aktor się w czymś sprawdził, oni piszą scenariusze pod tego aktora i lansują i pokazują. U nas, w naszej kinematografii tego nigdy nie było.
Nigdy. Od przypadku do przypadku. Nie było tak, że mając jakiegoś aktora, że tu się eksploatuje tego aktora, w jaki sposób się ten aktor się rozwija, pokazuje swoje możliwości. Tak tego nie było. I to jest ta sprawa, jeżeli chodzi o ciebie też. Wiesz? Może, ale nie... Nie w 100%, nie w 100%, bo jednak Janusz, ja myślę, że ty masz dzisiaj taką pozycję i ty masz taką pozycję, że o to o was myślą. Nie żeby wam robić przyjemność, tylko żeby was wykorzystać, bo już opracowując scenariusz, wielu ludzi pewnie, z którymi kręciliście, myśleli już konkretnie o was. Konkretnie o was. I to nie producenci, nie, tylko artyści, którzy gdzieś tam zakochali się w was jako aktorach. Mnie się akurat to nie zdarzyło. No, tak to bywa. No. Tak to bywa. Bo to nie jest tak, że sam talent. Trzeba mieć i talent, i szczęście. I talent, i szczęście. I szczęście, bo jak się tego... A czasami aktywność. Miałem za mało aktywności takiej w pokazywaniu, że ja chciałbym. Ja tak właściwie siedzę i czekam, kto się we mnie zakocha. I to jest pewnie moja wina. Ale ja mówię o nas starszych. To jest to, że kiedyś takie było powiedzenie. Siedź w kącie, znajdą cię. A dziś to już są nie te czasy. Dziś trzeba mieć silne łokcie i rozpychać się. Tylko takie życie dziś wygląda. A my jesteśmy anachroniczni. Ja mówię o sobie, bo ty jesteś 11 lat młodszy ode mnie. 11? 11, ja myślę. Mniej chyba. Też. Tak, 11? Bardzo dziękuję za to, że zechcieli panowie powspominać. Mam nadzieję, że wracanie do tych wspomnień jest mimo wszystko miłym wspomnieniem i miłą chwilą. Byliśmy młodzi, piękni. A powiem, tak się dziwnie składa jakoś, że my się w ogóle właściwie nie widujemy. Tak się nasze losy potoczyły, że Franek jest w Teatrze Powszechnym. Ja z Frankiem bardzo długo w jednej garderobie siedzimy. A byliście w jednej garderobie. Ciągłość była powszechna. I my się właściwie teraz bardzo rzadko widujemy i tylko niestety taka okazja nas jakoś zwołuje do tego, żebyśmy sobie posiedzieli i pogadali. Także to może jest taka nauka, że może trzeba inne metody znaleźć na spotykanie. Poza telewizyjne metody spotkania. Ja się cieszę, że my mogliśmy się przyczynić do tego, że się panowie chociaż dzisiaj spotkali. Za to dziękujemy. Ja dziękuję za rozmowę i dziękujemy za serial i za te postaci.